Szczęść Boże, coś wam powiem. Gdy upłynęły dni oczyszczenia, święta rodzina przybyła do Jerozolimy. Tylko ani Jezus nie potrzebował ofiarowania, gdyż był Bogiem, ani Maryja nie potrzebowała oczyszczenia, bo bez grzechu została poczęta. Po co więc ta wizyta? Dla samego prawa? Dla przepisów? Jeśli to tylko miało być tak małostkowe podejście, to byłoby wielkim oszustwem. Rodzina Jezusa nie walczy z prawem, nie dyskutuje nad jego sensownością, nie tłumaczy, że prawo nie może obowiązywać Syna Bożego, ani nie próbuje być prekursorami nowych zasad. Kto bowiem prawdziwie jest wolny, ten potrafi podporządkować się nawet najdziwniejszym przepisom. Zwróćmy uwagę na wszystkie słowa, które padły z ust Symeona i na inne znaki z dzisiejszej Ewangelii. Jako ubodzy, Józef i Maryja przynieśli w ofierze dwie synagorlice, jednocześnie przynosząc baranka Bożego, który po wielu latach od tego dnia zostanie złożony w ostatniej ofierze. Jezus został ofiarowany nie tylko jako syn Maryi, ale jako syn Boga, by od niego wziął początek nowy ród. Symeon, widząc właśnie ich ubóstwo, ich ubogą ofiarę, dostrzegł bogactwo świata, jakie przynieśli ze sobą. On był niczym wartownik, który wypatrywał światła. W zmierzchu swojego życia mówił o obietnicy nowego dnia, który nadchodzi. Nie oglądał się wstecz, lecz patrzył w przyszłość, wielbiąc Boga, że wejrzał na ludzi i chce ich ratować. Ten ratunek jest konieczny ze względu na grzech. Grzech w ludzkiej duszy nie tylko podkreśla konieczność znoszenia bólu, by go odkupić, ale także konieczność oczyszczania. Słuchajmy się w słowa proroctwa, jakie starzec wypowiada względem Maryi. Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamarzłe serc wielu. Nie tak dawno Archanioł Gabriel mówił: błogosławiona jesteś między niewiastami, pełna łaski. A dziś Maryja słyszy, że będzie matką boleściwą. Jakże wielki przeskok, który otwiera wszystkie tajemnice. To proroctwo Symeona zacznie wypełniać się już niedługo, w czasie pielgrzymki Jezusa do świątyni, i zaprowadzi także Maryję pod krzyż. Maryja i Józef dziwili się temu, co mówiono o Jezusie. Według komentarza arcybiskupa Fultona Sheena, właściwie Symeon nazwał go Bożym Mącicielem, który pobudzi ludzkie serca do dobrego albo do złego. Stanąwszy wobec niego, muszą się zgodzić na światło albo na ciemność. Dalej, jak pisze arcybiskup, im bardziej Chrystus zbliża się do czyjegoś serca, tym bardziej uświadamia sobie ono swoją winę. Będzie zatem albo prosić go o miłosierdzie i odnajdzie pokój, albo inaczej zwróci się przeciwko niemu, ponieważ nie jest jeszcze gotowe odrzucać swoją grzeszność. Tajemnica Boga w życiu człowieka nierzadko spełnia się poza naszym osobistym rozumieniem. Bóg nie ma obowiązku tłumaczyć się przed nami ze swojego sposobu działania. Bóg wymaga od nas zaufania. Jednak nie dokonuje w naszym życiu niczego bez naszego przyzwolenia. Tajemnica, którą wyjawił Symeon, trwa do dnia dzisiejszego. Jedni Chrystusa Zbawiciela przyjmują, inni się przed Nim zamykają. Chrystus ofiarował swoje życie za nas, abyśmy napełnieni Jego Duchem obdarowywali innych ludzi samym sobą. A dobre maniery mówią, by dar, który dajemy, niech będzie jak najlepszy. Niech wychodzi on z serca. A co za tym idzie? Oczyśćmy serca i bądźmy gotowi do ofiary.